Meczu 17 kolejki drugiej ligi grupy zachodniej piłkarze poznańskiej Warty zagrali na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych. Zieloni objęli prowadzenie w 45 minucie. Pięknym uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego popisał się Artur Marciniak. Gospodarze doprowadzili do wyrównania w 48 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola zdobył Grzegorz Michalak. Na 6 minut przed końcem meczu gospodarze zdobyli drugiego gola. Bramkę dla Górnika Wałbrzych zdobył Sławomir Orzech. Wynik meczu ustalił Grzegorz Michalak. Warta Poznań przegrała z Górnikiem Wałbrzych 1-3.